Szanowni Państwo, dzień dobry ode mnie teraz. Zgromadziło nas dzisiaj tutaj hasło Żołnierze Wyklęci. Kim oni byli? Kto ich wyklął? Myślę, że odpowiedź pojawi się sama w trakcie tego mojego wystąpienia. Ale już teraz myślę, że właściwsze byłoby użycie tych słów, które zaproponowałem jako tytuł tego dzisiejszego spotkania. To byli niezłomni żołnierze Rzeczypospolitej. Żołnierze, którzy walczyli o wolność, walczyli o niepodległość państwa, o jego suwerenność, walczyli wbrew wszystkim i wszystkiemu, wbrew nadziei nawet. Przez 45 lat rządów komunistycznych zohydzano ich na wszelkie możliwe sposoby. Robiono to w propagandzie, robiono to w filmie, robiono to w książkach, robiono to na salach sądowych w trakcie pokazowych procesów. Robiono to także po 1989 roku i czasem jeszcze zdarza się, że robi się to dzisiaj, chociaż od paru lat obchodzimy coraz liczniej, coraz szerzej także na świecie, no czego dowodem jest między innymi nasze dzisiejsze spotkanie, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wprowadzony ustawą sejmową. Kiedy w 1939 roku rozpoczęła się wojna, Polska została zaatakowana najpierw z zachodu, potem ze wschodu. Polacy solidarnie, niezależnie od tego, jakie mieli poglądy polityczne, byli przekonani, że trzeba bronić niepodległości Polski. Polska, świeżo odbudowana państwowość, była powszechnie docenianą wartością po 123 latach niewoli. I choć istniała dopiero 20 lat, to niezależnie od podziałów politycznych, niezależnie od tego, czy ktoś był po stronie rządu, czy był w opozycji, nie było wątpliwości. Trzeba stanąć do walki. Tą walkę prowadziła armia, ale tą walkę prowadził cały naród, bo tak wyglądała tamta wojna. Była wojną totalną. Armia Polska uległa. Polska została podzielona. Przez 2 lata ziemie polskie okupowane były mniej więcej po połowie przez Niemcy i Związek Sowiecki, a warto też pamiętać, że okupantów jeszcze było 2 innych. Część ziem polskich przypadła Słowacji, a część przypadła Litwie. Oczywiście to się zmieniało w toku wojny. W 1941 roku Niemcy uderzyły na Związek Sowiecki i okazało się, że Sowieci stali się naszym sprzymierzeńcem, a potem, kiedy losy wojny zaczęły się zmieniać, kiedy stosunki, Związek Sowiecki, jak to określono, przerwał z władzami polskimi, z rządem polskim, Związek Sowiecki był sojusznikiem naszych aliantów. Ale od pierwszego dnia, kiedy ziemie polskie znalazły się pod okupacją, w Polsce rozpoczęło się tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Z jednej strony był to prowadzony, można powiedzieć, centralnie kierowany proces, z drugiej strony żywiołowo powstawały organizacje konspiracyjne wszędzie, gdzie byli Polacy. Powstawały też struktury poza granicami kraju. Wiadomo, że władze polskie legalne, konstytucyjne opuściły granice Rzeczypospolitej, kiedy zagrożone już były ogarnięciem przez Armię Czerwoną. Przedostały się do Francji, potem do Wielkiej Brytanii. Te władze polskie były uznawane powszechnie przez cały świat. W pewnym sensie uznawane były również przez przeciwników.
Obok władz na uchodźstwie w kraju powstały struktury Polskiego Państwa Podziemnego, które obejmowało wszystkie dziedziny życia, ale przede wszystkim miało pion administracyjny podziemny, czyli delegaturę rządu, która w pewnym momencie uzyskała status Krajowej Rady Ministrów. Delegat rządu na kraju był wicepremierem rządu polskiego. Powstał podziemny parlament w postaci Rady Jedności Narodowej i powstało Wojsko Polskie w konspiracji, czyli Armia Krajowa pod tą nazwą, prawda, najbardziej ją znamy. Te struktury obejmowały setki tysięcy ludzi. Pod koniec wojny zaprzysiężonych żołnierzy Armii Krajowej było około 400 tysięcy. Jednak sprawa polska rozwijała się źle. Tak jak mówiłem, w 1939 roku dwóch wrogów napadło na Polskę, podzieliło Polskę między siebie. I niezależnie od tego, że w pewnym momencie ten wróg, jeden z nich, stał się naszym sojusznikiem, nie porzucił swoich planów politycznych. Nie miał zamiaru rezygnować z tego, co osiągnął już wtedy w 1939 roku, a wręcz przeciwnie, chciał poszerzyć jeszcze swoje zdobycze. Mówiąc krótko, dążył do pozbawienia Polski niepodległości, do narzucenia Polsce rządu marionetkowego, rządu podporządkowanego, rządu kierowanego przez komunistów, bo to oni byli sojusznikami Stalina w Polsce. Od roku 1943 widać było coraz wyraźniej, że końcowy okres wojny będzie okresem bardzo ciężkiej próby dla narodu polskiego i zagrożeniem dla suwerenności państwa polskiego. I tak się niestety stało. W styczniu 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła granicę II Rzeczypospolitej i niezależnie od tego, że Armia Krajowa występowała jako aliant z propozycją wspólnej walki zbrojnej przeciwko Niemcom, realizowano stopniowo plan Burza, czyli plan strefowego powstania, to żołnierze byli represjonowani, oficerowie często zabijani na miejscu, aresztowani, zsyłani w głąb Rosji. To spowodowało, że kiedy w styczniu 1945 roku ruszyła ta decydująca ofensywa Armii Czerwonej, która przekroczyła Wisłę, komendant główny Armii Krajowej zdecydował o jej rozwiązaniu. To był moment już po Powstaniu Warszawskim, po tym, jak od kilku miesięcy na ziemiach na zachód od tzw. linii Kerzona, czyli na zachód od Bugu, istniało marionetkowe ciało rządzące, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, PKWN, który występował jako rzekomo przedstawicielstwo narodu polskiego. To przedstawicielstwo, które jest gotowe współpracować lojalnie, prawda, ze Związkiem Sowieckim. Tak naprawdę PKWN powstał w Moskwie, został przywieziony najpierw do Chełma, potem do Lublina i sprawował władzę wyłącznie dzięki temu, że był ciałem z nadania sowieckiego. Alianci niestety, no po pierwsze, nie mieli możliwości takich czysto fizycznych. Armie alianckie, jak wiadomo, były w tym czasie we Francji, dopiero walczyły o odzyskanie Europy Zachodniej, ale nie mieli też woli politycznej do tego, żeby twardo postawić sprawę i wystąpić jasno w obronie niepodległości Polski. Taka sytuacja, milionowe armie sowieckie w Polsce, brak wsparcia, realnego wsparcia ze strony aliantów zachodnich, sprawił, że właśnie generał Okulicki wydał ten swój rozkaz. Jeszcze proszę, następny może. Jeszcze. Jeszcze jeden. Generał Okulicki
wydał rozkaz rozwiązujący Armię Krajową. Żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z was musi być dla siebie dowódcą. Przekonałem, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by wam ułatwić dalszą pracę, z upoważnienia pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam was z przysięgi i rozwiązuję szeregi Armii Krajowej. To była ta strona formalna. Żołnierze zostali zwolnieni z przysięgi, ale żołnierze tej przysięgi nie zapomnieli. Jeśli można, cofnijmy jeszcze się o parę slajdów. Żołnierze, wstępując do Armii Krajowej, czy wcześniej do jej poprzedniczki, do Związku Walki Zbrojnej, składali tę właśnie przysięgę. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia. Jak się składa taką przysięgę, dla wielu była to jakby kolejna przysięga po przysiędze wojskowej przecież, gdzie można powiedzieć, jej treść była bardzo podobna, jeśli chodzi o ideę. Żołnierze służyli pod sztandarami Bóg, honor, ojczyzna. I te hasła nie były pustymi słowami. To były hasła, które tkwiły głęboko w sercu. Dlatego ten rozkaz rozwiązujący Armię Krajową właściwie wszyscy potraktowali jako coś tylko formalnego. Zdawali sobie sprawę, że walka się nie skończyła, że walkę trzeba najwyżej prowadzić nieco innymi metodami, a bardzo często uważano, że po prostu trzeba kontynuować nawet te formy, które w czasie okupacji niemieckiej bardzo dobrze się sprawdzały. Przygotowywano już od roku 1943 nową konspirację. Zdawano sobie doskonale sprawę w roku 1943 już, że sprawy potoczą się raczej w tym kierunku, że ziemie polskie zostaną zajęte przez Armię Czerwoną. Dlatego przygotowano szkieletową organizację Niepodległość, w skrócie NIE, o charakterze antysowieckim. Wydzielono pewnych ludzi ze struktur Armii Krajowej, wycofano ich jakby z bieżącej działalności konspiracyjnej. Ale organizacja ta została bardzo szybko zdekonspirowana, była znana Sowietom, a zupełnie przypadkowo na początku marca 1945 roku jej dowódca, generał Emil Fildorf, August Emil Fildorf, pseudonim Nil, został aresztowany i nierozpoznany, wywieziony do lagru. Dlatego uznano, że ta organizacja nie może dalej istnieć. Na jej miejsce w maju 1945 roku rozkazem naczelnego wodza powstała delegatura sił zbrojnych na kraj, również organizacja konspiracyjna, która przyjęła na siebie pewne zadania wojskowe. Jednym z najważniejszych zadań było, można powiedzieć, opanowanie terenu, opanowanie żywiołowego pędu do lasów. Dlatego, że te miesiące, które minęły od lata 1944 roku, kiedy armia sowiecka weszła na ziemię, przekroczyła Bug, weszła na te ziemie, które Stalin uznał za państwo polskie, prawda, za przynależne państwu polskiemu. Te miesiące od lipca 1944 roku pokazały, że nawet ci, którzy złożą broń,
będą starali się wrócić z konspiracji do normalnego życia, nie są bezpieczni. I dlatego zupełnie żywiołowo, niezależnie od decyzji dowódców, wiosną 1945 roku zaczęły odtwarzać się oddziały partyzanckie w lasach. Trzeba było to jakoś uporządkować, trzeba było poddać tych ludzi komendzie wojskowej, zwierzchników, tym bardziej, że oni do tego dążyli. Tak jak mówię, w sposób zupełnie żywiołowy odrzucano w terenie ten rozkaz o rozwiązaniu, jakby niezależnie zupełnie od dyscypliny wojskowej. Po prostu wszystko, zdrowy taki odruch, prawda, natura kazała ludziom dalej walczyć. Uznano, że to jest wbrew naturze, wbrew rozsądkowi, podporządkowanie się tej nowej, nieludzkiej władzy. Powszechnie uważano, że jedna okupacja, okupacja hitlerowska czy niemiecka, została zastąpiona drugą okupacją, okupacją sowiecką. To wtedy nie było w ogóle kwestionowane. Dzisiaj niektórzy próbują na ten temat, prawda, dyskutować, zastanawiać się, że przecież nie możemy tak mówić, bo przecież Polska taka, inna, ale jednak powstawała. Dla tych, którzy zaczynali walkę we wrześniu 1939 roku, a wcześniej budowali II Rzeczpospolitą, czy wychowywali się w niej, zdobywali wykształcenie, nie było dyskusji, nie było w ogóle żadnego zastanawiania się, z czym mamy do czynienia. Polska, ta, która zaczynała wojnę we wrześniu 1939 roku, nie odzyskała niepodległości. W związku z tym mamy o niepodległość walczyć. I jeden z tych, którzy później stanęli na czele podziemia powojennego, podpułkownik Łukasz Cierpiński, wiosną 1945 roku pisał tak. Zostaliśmy rozwiązani w połowie drogi. Rzekomo cel, walka z Niemcami, przestał istnieć. Celem naszym nie była walka z Niemcami. Celem naszym jest wywalczenie niepodległości na dzisiaj oraz mocarstwowości na jutro, drogą walki i przebudowy ustroju. I dalej. W 1939 roku wkroczyliśmy na drogę walki. Na drodze tej trwamy i na niej musimy wytrwać do końca. Możemy i musimy zmienić metody. Nie wolno zmieniać kierunku. To było wewnętrzne takie opracowanie, kiedy zastanawiano się właśnie w strukturach podziemnych nad tym, jak należy dalej tę walkę prowadzić, co należy dalej robić. Na poprzednim się zatrzymajmy. W lutym 1945 roku spotkali się przywódcy trzech mocarstw w Jałcie i wiemy, że Polska została wtedy pozbawiona wschodniej części terytorium, straciła mniej więcej połowę przedwojennego terytorium polskiego ze Lwowem i z Wilnem. W zamian za to, jak mówiono, Polska uzyskała pewne nabytki na zachodzie kosztem Niemiec, ale i tak w bilansie terytorialnym Polska została uszczuplona. Polska była państwem rzekomo zwycięskim po II wojnie światowej, państwem, które straciło ponad 70 tysięcy kilometrów kwadratowych, prawda, z 300 mniej więcej 90 pozostało ta nowa Polska pojałtańska, ma teraz 312 tysięcy mniej więcej kilometrów kwadratowych. Więc tak wyglądało polskie zwycięstwo, prawda? I to oczywiście było nie do zaakceptowania. W
Władze polskie na uchodźstwie protestowały przeciwko Jałcie, ale ich głos był zupełnie pomijany. Struktury polskiego państwa podziemnego również uznały, że te decyzje są dla Polaków krzywdzące, są niesprawiedliwe, ale że Polacy nie mają innego wyjścia, że Polacy, ci, którzy są w kraju, muszą spróbować jakby wejść w realizację tych postanowień jałtańskich. Bo sprawa terytorium to było jedno, ale sprawą drugą i wtedy wydawało się ważniejszą, to była sprawa wyborów. Otóż w Jałcie mocarstwa zadecydowały ponad głowami Polaków, że w Polsce powstanie nowy rząd tymczasowy, rzekomo mniej komunistyczny, i ten rząd przeprowadzi wolne i demokratyczne wybory w Polsce. Dopiero te wolne i demokratyczne wybory wyłonią władzę zgodną z wolą narodu polskiego. I Polacy w kraju, ci, którzy znaleźli się pod nową sowiecką okupacją, niemalże powszechnie uznali, że jest to jedyna szansa. Że jeśli nie będzie kolejnej wojny, co też wydawało się bardzo logiczne, bo tu z jednej strony prowadzono przez 5 lat walkę pod hasłami wolności ludzi, pod hasłami walki z tyranią, a teraz się nagle okazuje, że jedna tyrania została w połowie Europy zastąpiona drugą tyranią. Więc wydawało się, że nie jest możliwe, żeby współistniały ze sobą zachodnie demokracje i ta Europa środkowa i wschodnia zdominowana przez Sowietów. Więc przez długi czas wydawało się, że logicznym następstwem byłaby kolejna wojna. Ale coraz częściej docierały sygnały, że Zachód do takiej walki nie jest gotowy. Dlatego tym bardziej uważano, że trzeba spróbować, że no jest jakiś cień szansy na to, niezależnie od tego, że nie bardzo były doświadczenia już, prawda, z roku 1939, jak mogą wyglądać wybory czy głosowania pod władzą komunistyczną, bo wiadomo, co działo się na ziemiach wschodnich. Ale mimo wszystko wydawało się, że jest jakaś gwarancja mocarstw, więc trzeba będzie spróbować. Trzeba będzie spróbować i w związku z tym struktury polskiego państwa podziemnego latem 1945 roku oficjalnie zostały zlikwidowane. Wiązało się to również z tym, że po powstaniu tymczasowego rządu jedności narodowej władze polskie na uchodźstwie straciły uznanie mocarstw zachodnich. I trzeba było szukać nowych form walki, ale cel pozostawał ten sam. I stąd rozwiązane zostały te dotychczasowe struktury, rozwiązana została również delegatura sił zbrojnych i ci sami oficerowie rozpoczęli tworzenie nowej konspiracyjnej organizacji Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość jako swój główny cel postawiło sobie kontrolowanie, pilnowanie, by wybory nie zostały sfałszowane, by te wybory były rzeczywiście wolne. Pomysł był taki, żeby prowadzić w miejsce walki zbrojnej walkę polityczną, walkę cywilną. Dlatego ogromny nacisk położono na propagandę. Próbowano przeprowadzać demobilizację oddziałów zbrojnych, prowadzono akcję informacyjną, czy zdobywanie informacji i na tej podstawie wypracowywania dalszych kierunków działań, informowania również władz polskich na uchodźstwie o tym, co dzieje się w kraju. Ale terror komunistyczny powodował, że oddziały zbrojne nie były w stanie w swojej masie zdemobilizować się. Próbowano robić
tego typu rzeczy. Próbowano ludziom nadawać nową tożsamość, nowe dokumenty, przerzucać ich na tak zwane ziemie odzyskane, gdzie wydawało się w zupełnie nowych środowiskach ci ludzie się rozpadli. Ale gro tych, którzy byli w konspiracji do lata 1945 roku, albo nie mogła, albo wręcz nie chciała z tej konspiracji wyjść. Musimy pamiętać, że oddziały partyzanckie w czasie wojny, ale również w okresie bezpośrednio powojennym, pełniły bardzo istotną rolę porządkową. Oddziały partyzanckie chroniły ludność cywilną przed pospolitym bandytyzmem, ale chroniły też tę ludność cywilną przed terrorem władzy komunistycznej. Bo komuniści przede wszystkim opanowane mieli oczywiście miasta wojewódzkie, miasta powiatowe, ale w terenie, w niektórych województwach, szczególnie w województwach wschodnich, białostockim, lubelskim, rzeszowskim, częściowo warszawskim, w krakowskim, na prowincji nie panowali. Ta tak zwana polska gmina należała do sił niepodległościowych. I bardzo często, no tak to wyglądało, ludzie byli związani ze swoimi rodzinami. Oni chronili po prostu swoich najbliższych. W związku z tym oddziały pozostały w lasach i to Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które w założeniu miało prowadzić tylko walkę cywilną, przejęło kontrolę również nad oddziałami zbrojnymi i prowadziło również działania zbrojne, walkę zbrojną. Oczywiście ta walka miała przede wszystkim charakter samoobronny, to o czym już powiedziałem. Najbardziej ofensywną formą działania było rozbijanie więzień i aresztów. Więzień i aresztów, do których trafiały tysiące patriotów i znowu w ramach samoobrony, zwykłego koleżeństwa trzeba było odbić tych ludzi, umożliwić im po prostu przeżycie, dlatego że bardzo wiele osób w tych piwnicach ubeckich aresztów czy za kratami więzień ginęło. Byli mordowani w śledztwie albo byli mordowani na podstawie wyroków, które wydawali sędziowie na podstawie albo sfałszowanych zupełnie dowodów, albo po prostu przestępstwem była przynależność do nielegalnej organizacji Armia Krajowa, prawda? Tak to ujmowano. To nie było ważne, że ta Armia Krajowa walczyła z Niemcami o niepodległość. Ta Armia Krajowa, można było nawet nic nie robić już po wejściu komunistów, ale ta Armia Krajowa grupowała tych, którzy o niepodległość walczyli. A to było zagrożenie, bo komuniści tą niepodległość chcieli zniszczyć. Po to Stalin dał im władzę, żeby Polska nie była niepodległa. Stąd walka zbrojna, stąd likwidowanie funkcjonariuszy, konfidentów, tych, którzy bezpośrednio zagrażali organizacji, czy po prostu zagrażali społeczeństwu. I tak jak powiedziałem, niektóre tereny były opanowane wręcz przez oddziały niepodległościowe. Na tej mapie możemy zobaczyć, jak to się rozkładało. Oczywiście na tych ziemiach, które przed wojną do Polski nie należały, tam tych starć zbrojnych było stosunkowo niewiele. To są oczywiście zaznaczone tylko większe starcia, ale możemy zobaczyć, jak to się układało. Tu mamy też zaznaczone starcia na ziemiach wschodnich, przede wszystkim na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie. Dlatego, że nie możemy zapominać, nie przyjmujmy tej optyki Polski pojałtańskiej, prawda? Pamiętajmy jakby, że dla nas punktem wyjścia powinna być Polska z 1 września 1939 roku. To dopiero później.
w wyniku terroru, przesiedleń Polacy znaleźli się w innych granicach, ale jeszcze przez pewien czas, bardzo intensywnie przez mniej więcej pierwszy rok, czyli 44, początek 45, Polacy, właśnie szczególnie w Polsce północno-wschodniej, bronili się przed tym, żeby te ziemie straciły polski charakter, ale ostatni partyzanci walczyli jeszcze na tych terenach na wschód od granicy pojałtańskiej w latach 50., w pierwszej połowie lat 50. Rok 46 to był rok, kiedy z jednej strony podziemie osiągnęło swoje apogeum. Wiosną 46 roku w lasach było 20 do 30 tysięcy partyzantów. To była olbrzymia siła. To jest jakby porównać, prawda, podobnie jak w powstaniu styczniowym. Ten moment największego nasilenia walki. Ale to był równocześnie rok, kiedy komuniści przygotowywali się do wyborów. Rok 46, połowa, to jest tak zwane referendum ludowe, referendum, które pozwoliło nauczyć się komunistom, jak fałszować głosowanie. I już wtedy zobaczono, że te wybory prawdopodobnie będą sfałszowane, że komuniści są, można powiedzieć, wręcz bezczelni w tym fałszerstwie. I Zachód nie bardzo jest gotów znowu, żeby zakwestionować to, co się w Polsce dzieje. Stąd od lata 46 możemy zaobserwować pewne takie powolne opadanie tej fali konspiracyjnej. Ale to się wiązało również z tym, że komuniści po referendum rozpoczęli zmasowaną ofensywę przeciwko podziemiu. Z jednej strony poprzez działania takie typowo policyjne na tą konspirację, na te struktury, które były w miastach czy w mniejszych miejscowościach, i na oddziały polowe, operacje typu wojskowego po prostu, pacyfikacyjnego wręcz, gdzie oddziały niestety również wojska, ale przede wszystkim KWW, bezpieki, milicji otaczały wieś czy otaczały jakiś kompleks leśny i przeprowadzano najnormalniej pacyfikację niczym nie różniącą się od tych pacyfikacji, które przeprowadzali Niemcy w czasie wojny. Ten zmasowany terror spowodował, że właśnie do stycznia 47 roku wiele struktur i oddziałów zostało zniszczonych. Styczeń 47 to są wybory, te wybory, które bardzo tak mgliście, ale jednak rysowały się jako szansa. Ostatnia szansa na odzyskanie niepodległości bez wojny. Te wybory zostały całkowicie sfałszowane. Można powiedzieć, że układ sił w nowym parlamencie był dokładnie odwrotny do tego, jakie były prawdziwe preferencje społeczeństwa. Opozycja skupiona wokół Stanisława Mikołajczyka uzyskała 10% mandatów. 90% wzięli komuniści i ich sojusznicy, partie, które, prawda, w gruncie rzeczy fałszywe, też sterowane przez komunistów, ale utrzymywano pozory, bo dbano o pozory tego, że tu toczy się normalne życie polityczne, że Polska właśnie jest niepodległym krajem, że Zachód nie ma powodu, żeby interweniować. I te sfałszowane wybory znowu nie spotkały się ze zdecydowaną reakcją mocarstw zachodnich, które rzekomo gwarantowały, prawda, tą wolność wyborów. Bezpośrednio po wyborach Sejm uchwalił, ten nowy Sejm uchwalił amnestię. Nastąpiło załamanie już nastrojów społecznych i rzeczywiście bardzo wiele osób ujawniło się, oddziały składały broń.
Od tego momentu, od lutego, kwietnia 1947 roku, możemy powiedzieć, przestało istnieć podziemie w skali masowej. Pozostały pojedyncze oddziały, oddziały najczęściej nie mające już powiązania z wyższymi strukturami. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, w którego losy szczegółowo tutaj nie wchodziłem, ale oczywiście możemy wrócić do tego w ramach rozmowy później, zdecydowało się istnieć dalej. W styczniu 1947 roku, bezpośrednio przed wyborami, komuniści rozbili trzeci zarząd główny, trzeci już, zrzeszenia. Mimo to dotychczasowy prezes obszaru południowego, Łukasz Ciepliński, zdecydował, że zrzeszenie powinno dalej istnieć. To zrzeszenie, które też, tak jak ocenia się w strukturach zbrojnych i cywilnych, miało wiosną 1946 roku być może około 30 tysięcy ludzi, no nikt nie prowadził wtedy spisów, więc to są dane szacunkowe, ale to była ogromna masa ludzi, najczęściej tych wywodzących się z Armii Krajowej, więc z tych kilkudziesięciu tysięcy wiosną 1947 roku pozostało prawdopodobnie kilkaset osób. Niemniej jednak nowy czwarty zarząd główny zdecydował się dalej działać, skupiając się już przede wszystkim na działalności informacyjnej, na tym, żeby informować wolny świat o tym, co robią komuniści i przestrzegać też ten wolny świat przed błędami, że nie można się już dalej cofnąć, że trzeba się po prostu komunistom przeciwstawić w sposób zdecydowany. Tego typu raporty, tego typu opracowania szły na zachód drogami własnymi poprzez ambasady zachodnie w Polsce. Można powiedzieć, nie od razu te przestrogi zadziałały. Również one, bo mamy na to dowody, ale dopiero za kilka lat, kiedy Zachód zdecydował się zmienić podejście do Związku Sowieckiego i przyjął inną już doktrynę polityczną. Na przełomie 1947 i 1948 roku ten czwarty zarząd główny Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość został rozbity. Rozbite zostały także do tego czasu inne struktury konspiracyjne, których do tej pory nie wymieniałem, bo ten nurt, można powiedzieć, główny, poakowski, to był WiN, ale istniał też bardzo silny nurt podziemia zbrojnego narodowego. To były Narodowe Siły Zbrojne, to było Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. I te oddziały, które przyznawały się z kolei do tego właśnie nurtu konspiracji, one również istniały i działały do początku lat 50. Ale to już były, można powiedzieć, coraz mniej liczne grupy, coraz rzadziej można mówić o oddziałach zbrojnych. To już były tak zwane grupy przetrwania, grupy, które liczyły po kilkanaście, po kilku żołnierzy, kilkunastu, kilku żołnierzy, ludzi, którzy raczej się już ukrywali, niż podejmowali działania ofensywne. Chociaż zdarzało się, że jeszcze na początku lat 50. próbowali w poszczególnych miejscowościach rozlepiać ulotki, organizować wiece, agitować, czy likwidować właśnie szczególnie uciążliwych funkcjonariuszy czy gorliwych komunistów. Ale tak jak mówię, to już nie była siła, z którą komuniści musieliby się liczyć. To już coraz bardziej, coraz częściej był symbol. I mniej więcej około roku 52-53 ten opór zbrojny
wywiózł. Ostatnie grupy czynne zostały rozbite albo w walce zbrojnej, albo ludzie ci zostali aresztowani w wyniku zdrady. Pojedyncze osoby, ich symbolem jest Józef Franczak, Lalek, nie zdecydowały się ujawnić nawet mimo amnestii w 1956 roku. Józef Franczak zginął w 1963 roku jako ostatni ukrywający się partyzant w polu. Bo były osoby takie, które ukrywały się jeszcze dłużej. Ludzie, którzy pod zmienionymi nazwiskami ukrywali się nawet do lat 70., prawda, ze zmienioną tożsamością, ale to już nie byli partyzanci. Ci, którzy nie mieli w pewnym sensie tego szczęścia, że zginęli w walce, bo dla tych partyzantów śmierć w walce była czymś, czego spodziewali się, oczywiście o czym nie marzyli, ale wiedzieli, że dla nich nie ma powrotu, nie ma możliwości złożenia broni, nie ma możliwości kapitulacji. Lepiej było trwać w oporze i zginąć, bo w pewnym sensie taka jest dola żołnierzy. Ale niestety nie wszyscy mieli to szczęście. Ja mówię o tym jako o pewnym paradoksie, ale trzeba wczuć się w położenie tamtych ludzi. Dlaczego mówię, że nie wszyscy mieli to szczęście? Dlatego, że ci, którzy czy to jako ranni, czy jako zdradzeni, dostawali się w ręce bezpieki, tych czekały tortury, często nawet wieloletnie, a potem hańbiąca śmierć. Śmierć poniesiona w wyniku strzału w tył głowy. Tak jak mordowano w Katyniu, tak samo komuniści mordowali swoich przeciwników w więzieniach. I taką śmierć poniosło też 7 członków 4 Zarządu Zrzeszenia Głównego Wolność i Niezawisłość, tych, którzy skupieni byli do końca wokół podpułkownika Łukasza Cieplińskiego. Oni zginęli 1 marca 1951 roku w więzieniu na Mokotowie. Ich ciała nie zostały do tej pory odnalezione, ale miejmy nadzieję, że w tym roku to się stanie i ci ludzie, nasi bohaterowie zostaną zidentyfikowani i będą mieli nareszcie godny pogrzeb. To właśnie data ich śmierci jest tą datą, którą wybrano na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję. Proszę, panie doktorze, serdecznie dziękujemy za tę lekcję. Bardzo ciekawe i będzie kilka pytań, co najmniej. A teraz z przyjemnością przedstawimy naszą londyńską grupę. Chyba już Państwo znacie Face to Fight z Londynu. Są naszą perłą emigracyjną. Młodzi ludzie, którzy dbają o tożsamość. Oni ją kultywują nie tylko słowem, ale i czynem. Proszę, przedstawcie się po kolei. Przemysł Lenek. Daniel Wysocki. Tak, Wysocki. Wiem, że jeszcze macie koleżanki, bardzo sprawne, bardzo ładne dziewczyny. Proszę, opowiedzcie o sobie. To może małe sprostowanie. Jesteśmy z terenu Czarian i nie tylko z Londynu. Członków z Londynu póki co jest tylko 2.
I może powiem o czym się zajmujemy, ponieważ my rzadko tutaj jesteśmy w Londynie. Głównie staramy się uczestniczyć w różnego rodzaju angielskich zjazdach właśnie grup konstrukcyjnych i staramy się ludziom przedstawiać polski wkład, polski właśnie pośród jednostek polskich sił zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny światowej. Głównie odtwarzamy sądzioną brygadę strzelców karpackich, pierwszą brygadę spadochronową generała Sosabowskiego, a także trzecią dywizję strzelców karpackich. A właśnie od wczoraj, 1 marca tego roku odtwarzamy także piątą Gdańską Brygadę Armii Krajowej. I może też bym chciał powiedzieć, że ponieważ często ludzie mają takie mylne wyobrażenie na nasz temat, że my jesteśmy takimi aktorami i to wszystko jest tak, że gdzieś idziemy do jakiegoś supermarketu i kupujemy sobie te ubrania i potem tak pajacujemy. To nie chodzi o to, to jest żmudna praca. Taki projekt jak ten wymagał od nas naprawdę przewartowania sporej ilości książek, zdjęć, upewnienia się, czy wszystko jest tak, jak było. I na chwilę obecną, tak jak tutaj stoimy, założyliśmy, że pokażemy właśnie rok 46, ten rok, kiedy najwięcej, można powiedzieć, się działo. Brygada wtedy po kolejnej koncentracji była dość silnym, dużym oddziałem. I tak jak bym powiedział szybko o tych mundurach, to mam na sobie, tak więc kolega tutaj ma na sobie mundur Ludowego Wojska Polskiego. To dlatego, że przeczytaliśmy taki list od majora Łopaszki do komendanta okręgu wileńskiego, w którym on pisał, że 80 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego czeka w Białymstoku na sygnał do przejścia do lasu. I dlatego ten kolega ma taki mundur, ma soberki też na sobie niemieckie. Tu kolega obok mnie ma na sobie z kolei angielski battle dress. Angielskie battle dressy były bardzo pożądane przez partyzantów, ponieważ one symbolizowały ten kontakt bardziej z zachodem niż ze wschodem. Ma na sobie też niemieckie spodnie, to też było praktycznie, bo tak naprawdę te mundury wszystkie były ściągane z okupanta, od jednego albo od drugiego. No i ja mam na sobie mundur szyty na wzór munduru przedwojennego WZ 36. Mam też elementy cywilne, kurtkę. Elementy cywilne były po to, żeby gdzieś tam się zamaskować łatwiej było. Ale tak jak mówię, no, zanim to włożyliśmy na siebie, to trochę poświęciliśmy czasu, żeby się upewnić, że zakładamy dobre rzeczy i odpowiednie. I też nie bez powodu wybraliśmy właśnie piątą brygadę gdańską, ponieważ naszym zdaniem historia tej brygady przedstawia bardzo ciężkie losy właśnie tej brygady, ale także ona miała dość długą tradycję walki z Sowietami, bo to już było od 1943 roku, oprócz tego oczywiście walka z Niemcami, a także dodatkowo jeszcze walki z Litwinami i Białorusinami, tak więc można powiedzieć, że oni mieli ręce pełne pracy cały czas. Jak wspomniałem na początku, my staramy się dosyć głównie do Anglików, przypomnieć ich o tym, że Polacy też mieli ogromny wkład podczas II wojny światowej i to jest nasz główny cel. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za tą projekcję naszych kolegów również. Ja wiem, że jeden z kolegów ma pytanie do pana doktora, tak więc nie będę zwlekał dłużej, tylko chciałbym przypomnieć, że po spotkaniu przeprowadzimy taką akcję, no może happeningową. Każdy będzie mógł sobie zrobić zdjęcie z tą czapką rogatywką, która leży tutaj. To jest replika, rzecz jasna, na stole. I z takim oto napisem, dzięki któremu będziemy mogli się połączyć z Polakami na całym świecie, którzy także biorą udział w tej akcji. Upominamy się o Was. Na dole jest podpis Londyn 2014. Każdy, kto będzie chciał, zapraszam serdecznie. Połączymy to w formie klipu i wrzucimy na internet. Spotkanie jest dla żołnierzy. Dla żołnierzy niezłomnych.
Także podam może mikrofon pani doktorze. Czy panie też są i ledwie prosi próba? Gdzie są wszyscy umiejscowieni? Czy w Londynie, czy poza Londynem, prawda? Dziękuję serdecznie. Przekazuję mikrofon. Proszę. Dziękuję. Na chwilę obecną jest nas 8. Dziękuję za pytanie o paniach, ponieważ zapomniałem, że także mamy w swoim repertuarze także mamy 316 kompanię zaopatrywania drugiego korpusu polskiego, tak zwane pestki. I jesteśmy. Jesteśmy rozsiani po całej Anglii. Nasi członkowie żyją w całej Anglii. Takim nośnikiem, który nas wszystkich się łączy, to jest internet. I oprócz tego wyjazdy średnio co miesiąc w sezonie letnim gdzieś na jakiegoś różnego rodzaju właśnie zjazdy. Dziękuję. 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 Naszych kolegów, ponieważ ze względu na odległość, z jakiej przyjechali, niektórzy zrobili po 2 godziny drogi specjalnie, żeby w Londynie wziąć udział w Dniach Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Więc państwo wybaczycie, mam nadzieję, naszym kolegom, że niestety będą musieli się już udawać w drogę powrotną do domów. Ja mam właśnie wiadomość, że jeden z kolegów jeszcze chciałby zadać pytanie panu doktorowi, więc przekażę mikrofon teraz. Jeśli można, skorzystam z okazji. Znam pytanie ostatnio. W Litwie toczy się duża kampania przeciwko jednostkom Armii Krajowej. Powstają filmy pokazujące Armię Krajową jako jednostki kolaborujące z Niemcami. Wydawało się, że dostawali broń po to, żeby mordować Litwinów. I nie chodzi tu o walkę z policją litewską, tylko o mordowanie cywilów. Czy IPN w związku z tym planuje jakąś akcję jako odpowiedź na te zarzuty? Pytanie jest trudne, dlatego że IPN jest dużą strukturą i ja tak byłem przedstawiany, ja jestem z Krakowa i my troszeczkę innego typu działania prowadzimy. Wiem, że nasi koledzy, czy z oddziału białostockiego, czy warszawskiego, bardzo intensywnie interesują się dziejami, powiedziałbym, właśnie ziem wschodnich. Tak najbardziej ogólnie, łącznie z wyjazdami, no i prowadzeniem szeregu różnego typu akcji. Tak. I to jest pomoc dla kombatantów, czy generalnie Polaków na tamtym terenie i wspieranie tego właśnie jakby od strony historycznej. Znaczy obrona polskości, może tak nawet można by powiedzieć, prawda? Obrona polskiego dziedzictwa na tamtym terenie, dostarczanie no jakby argumentów merytorycznych, historycznych w sporach z Litwinami. Oczywiście to, o czym pan tutaj mówi, to jest pewnego rodzaju skrajność, ale no, taka dyskusja toczy się również na trochę wyższym poziomie naukowym, prawda? I no, to jest problem, który nie dotyczy tylko Litwy, bo to dotyczy i Ukraińców, i ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć Słowaków. Widać po prostu. My jesteśmy troszkę w innej sytuacji, bo my próbujemy wystąpić jako ten mądrzejszy, prawda, w tym sporze. Ale siłą rzeczy jesteśmy przez to może mniej skuteczni, bo tam jest propaganda, agresywna propaganda. My próbujemy operować argumentami merytorycznymi. No więc dzieje się coś w tym kierunku, ale mówię, nie jestem w stanie tutaj podać oczywiście szczegółów takich na tym poziomie bardzo konkretnych. Natomiast niewątpliwie tak było, że Armia Krajowa broniła ludności polskiej wszędzie tam, gdzie mogła, czy to było przed Ukraińcami, czy przed Litwinami, prawda? I wiadomo, żeśmy Litwinów parokrotnie bardzo upokorzyli, no te jednostki kolaborujące właśnie z Niemcami. Starano się nie załamiać sytuacji i nie, jak można było, to starano się tych ludzi po prostu
rozbroić, ale nie tak, żeby się nie kończyło to ofiarami. No Litwini to niestety zupełnie inaczej przedstawiają. Dziękuję serdecznie. Grupa Historyczna First Point z Wielkiej Brytanii. Dziękuję. Do zobaczenia.